Cześć, słuchajcie, przychodzę dzisiaj z zakupami z Winted. Kupiłam sobie ostatnio, pokazywałam wam ostatnio, no już z miesiąc temu, ten sweterek, poncho, motylek, kimono czarne. Jestem zadowolona bardzo, to był dobry zakup. I teraz postanowiłam sobie kupić jeszcze kilka rzeczy. Kupiłam dwie paczki przyjdą, jedna to już jest tutaj dzisiaj, no i druga powinna dzisiaj przyjść do paczkomatu, ewentualnie jutro. I to będzie na razie na tyle. Mam tam zaklikanych kilka rzeczy, ale faktycznie czekam na tą darmową przesyłkę, może kiedyś będzie na Orlenie. No teraz jest strasznie drogie te ubezpieczenie i ta wysyłka, no to jest straszne. Dobra, otwieramy, znaczy ja pozwoliłam sobie po prostu tylko rozciąć karton i już otwieram. O, jakie miłe. Ale więcej nie ma. Ale jakie miłe słoneczko. Uśmieszek. Przełożone folią. Jest tak. Zamówiłam sobie taką bawełnianą koszulę. Znaczy koszulę. To jest bluzka bawełniana. To wszystko ma być w rozmiarze XXXL. 3XL-ki. No tutaj jest napisane, no tu jest 44, 46, 1XL. To już wiem, że już nie będzie za duża. No powiem wam, to nie jest 3 razy XL. To będzie dla mnie tak akurat. Będzie widać stanik bardzo. No tu niby jest szerokie i tu jest szerokie pod pachami. To jest do szy... Aha, bo tu jest... Falpanka jest doszyta do góry i jest pociągnięta aż do brzucha. Tu jest dość duża ta dziura na pelikany. No może i faktycznie jest taka dość obszerna, ale czy to ma 3 razy XL, no to ja nie wiem. No spoko jest, no zobaczymy. Przymierzę to wam powiem, oczywiście dam was znać. No nie wiem, to jest do... Faktem jest, że pod pachami jak na białą koszulę, na białą bluzkę, na biały t-shirt, na cienką, kiedy wiadomo, że to na wakacje się nosi, no to nic, żadnych plam żółtych nie widzę. Pachnie? Pachnie lekkim wypraniem, ale takim, jakby już była wyprana i włożona do garderoby. Tu pomarańczowe. Od tej zaczęłam i tą już miałam zaklikaną chyba ze 2 lata i czekałam na po prostu lepszy moment, więc żeby było taniej, to wybrałam sobie jeszcze tą drugą, co tutaj widzicie. I do tego domówiłam właśnie tą białą, co wam przed chwilą pokazałam i kilka innych rzeczy. To też ma być 2 razy XL. To jest bardziej w kwadracie. Przezroczysta, taka jak lubię chmurka. Tak, jest bardzo przezroczysta. To co widzicie, to jest pod spód, czyli druga rzecz ta sama. Tu ma kwadrat, okrąg, znowu kwadrat i znowu okrąg. I to jest w kwadracie, tak jak mówię, też na te pelikany też jest dużo miejsca, tu dość dużo, widzicie? Może i faktycznie to jest 3 razy XL. Tu metki żadnej nie widzę, żeby wam pokazać, ale może jest faktycznie obszerna. Dobra, do sanatorium na wyjazd już mam dwie bluzki. Pokażę wam tą drugą, od których tych dwóch zaczęłam. No ta jest spora. Spora, ale za to krótka. No ta jest bardzo, bardzo duża, czyli będę mogła założyć tą na stanik, a tą na wierzch po prostu. No jest olbrzymia. To jest naprawdę 3XL. Nawet powiedziałabym, że 5XL, bo jest olbrzymia. Naprawdę duża, 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 duża. O. Się nie mieści aż w kadrze. Tylko tyle, że jest krótka. Nie, ona nie była obcinana, bo myślałam, że może była obcinana. Szkoda, bo faktycznie jako suknia mogła być idealna, tylko po prostu zakładamy tamto i lecimy. Tu też nie ma żadnej metki, ale faktycznie to nie jest 3XL, tylko przypuszczam, że 6XL. I od tej zaczęłam. Czyli tak, dalej wybrałam sobie spodnie, które zapytałam, czy się uciągają. Zaraz sprawdzimy. O, faktycznie są gumowate. O, to super. Czarne, długie, lekko zwężana nogawka, tak jak lubię. O, kieszonki, nie imitacje z tyłu, dwie. W pasie gumka. O, szerokie faktycznie, tu jest rozmiarówka, jakaś jest, jakaś metka.
Metka jest FVY 5XL 6XL. No, są szerokie. Kieszonki też nie imitacje. No, bardzo, bardzo szerokie są. Tak, tak, tak. Zdecydowanie mają tu z 50 w pasie. No, 40 na pewno mają w pasie. 40-45 nawet bym powiedziała. Także są obszerne. No, jest jeszcze gumka, także będą się trzymać. Jakby były przy szerokie w pasie, to po prostu gumka nie jest przyszyta. Więc idealnie można tu naciąć i zrobić mocniejszą gumkę. Metka się trzyma. Prawie, ale spoko. Fashion. Dobra. Aha, jeszcze miałam sprawdzić, czy nie poprzecierane w kroku mocno. O, troszkę są, ale nie za dużo. Czyli już ubiór do sanatorium mam. Wybrałam też sobie taki ala sweterek. Też jest półprzezroczysty. Też koszulkę trzeba mieć pod spodem. No, też jest szeroki, ale przypuszczam... Nie, no jest, jest. To jest, tak, to jest 3XL. Zdecydowanie. 44, 46. Tak jak tamto, ale no ta jest, ten sweterek jest... Wiecie co, on jest taki półprzezroczysty, ale przypuszczam, że jak założę stanik, to akurat będzie pasował na tą ciemniejszą rzecz. Będzie go delikatnie widać, ale nie będzie tak bardzo przezroczysty, tylko na tym, na tej części. A na tej tak nie za dużo. Taka długość rękawa, jak lubię, czyli przykrywa mi szerokie ramiona, a tu po prostu jest mi chłodno w ręce. I ostatnią rzecz, którą domówiłam całkiem przypadkiem, ponieważ nie chciałam zapłacić za wysyłkę, ale też podzieliłam sobie na te kilka rzeczy i po prostu postanowiłam, że jeszcze dokupię tą jedną rzecz. To jest bluzeczka, sukienka. Już Wam mogę powiedzieć, że na dole jest materiał. O, jest lekko żółtawy, ale trzeba go... Ale nie, to jest chyba cień tylko od aparatu. Na dole ma dwie koroneczki. Zaraz sprawdzimy, jak bardzo jest przezroczysta. No jest, bo to taki ala len, tylko taki sztuczny len. Na górze ma prążki. Więc spokojnie można na to jeszcze coś założyć. Ten biały można założyć, sweterek ten, o. Rozmiar Redut Collection, rozmiar jest słabo, to będziecie widzieć, bo się odbija, jest sprane już to, 16, USA 16. Bardzo szerokie pod pelikany. Te szerokie ramionczka, nie takie cieniutkie jak przy bieliźnie. Odcięte w trochę powyżej pasa, więc tu będzie brzuch. No i taka, powiem Wam, przed kolano. No, myślę, że idealna. Myślę, że ją sobie schowam na tą operację, co będę szła. A, bo ja Wam nie opowiadałam, to muszę Wam rzucić, nagrać dzisiaj filmik i Wam rzucić. No, mam problem z dłonią. Nadgarstkiem konkretnie. Dokładnie nazywa się to zespół nadgarstka cieśni. Tak zwanie choroba biurowa, ale to Wam o tym opowiem po prostu, że grozi mi po prostu przecięcie tu nadgarstka i przeciągnięcie tych mięśni. Także ja jestem zadowolona. Nie pamiętam, co ile kosztowało. Wiem, że zapłaciłam za to coś około 40 zł. 47,80 minus Orlen 3,50 i minus ubezpieczenie też coś koło tego. Więc zapłaciłam za każdą rzecz. Ja Wam wrzucę, co ile kosztowało. I za każdą rzecz, niech policzę, 2, 3, 4, 5, 6 rzeczy. Dwóch nie chciałam kupić, ale kupiłam. No i taki miły tutaj geścik. Słoneczko, mówię, mordka uśmiechnięta. Także dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Muszę blachę schować do piekarnika.